występów kolegów z tego względu, że to powinien zrobić trener. Natomiast jeżeli chodzi o wynik całej drużyny, to uważam, że jest to duży krok naprzód. Dzisiaj śmiało mówiliśmy, czy nawet podium było w jakimś zasięgu. Może trochę większym, ale było w zasięgu przy odrobinie szczęścia i przy najlepszej postawie, jaką moglibyśmy dzisiaj zaprezentować, jeżeli chodzi o całą drużynę. Podium było jak najbardziej realne. W co jeszcze 2 tygodnie temu pewnie nikt by uwierzył. Teraz ta świadomość jest dla nas istotna. My wiemy, gdzie jesteśmy, wiemy, że świat już nie jest tak daleko, jak był kiedyś, czy jeszcze miesiąc temu. Że śmiało możemy sobie po prostu robić swoje, a nasz poziom będzie lepiej. Takim najbliższym celem, jeżeli chodzi o stopień autorskiego, jest mistrzostwo świata. Czy najbliższym celem jest jutrzejszy dzień? Tak, ale boję się zrobić. To mistrzostwo świata. My mieliśmy opcję o samą postawę Pucharu Świata, żeby być pierwszą jako obrońca tego kryształowej puli od Pucharu Świata. Tutaj też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, już nie nastawiam się na walkę o zwycięstwo, czy nawet o podium. Dałem sobie taki cel, który chciałbym osiągnąć, czyli skończyć pierwszej dziesiątce świata. Nie będzie to łatwe, chociaż może się wydawać, że jest to trochę dziesiątka, ale naprawdę kiedy opuszcza się 1/3 sezonu, to jest naprawdę trudne zadanie. Natomiast ja teraz chcę sobie po prostu skakać normalnie, poprawiać swoje skoki, spokojnie sobie budować dobrą dyspozycję do mistrzostw świata. A jak będzie to czas pokażę. Dzisiaj te skoki już zadowalające, tak? Bardzo zadowalające. Dzisiaj skoki sprawiają mi dużo radości. Cieszę się, że mogłem właśnie tak zaprezentować się przed naszą przyszłość. Jak czuł jutrem? Już są emocje, czy bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Emocje zawsze towarzyszą takim konkursom, natomiast ważne jest, że co zrobić z tymi emocjami zawodnik. Można je po prostu wykorzystać, a można się im poddać. Kamil, mówię, że po powrocie brakuje ci jeszcze tych skoków treningowych, czy już wróciłeś do takiego normalnego cyklu? Tak. Od zeszłego tygodnia treningu na 100% robię wszystko to, co robiłem jeszcze przed kontuzją. To też jest dla mnie ważne. Mam takie poczucie teraz bezpieczeństwa, że nic się już nie ma. Jakby przy jakichś większych obciążeniach nic się nie stanie. Ale tego mam nadzieję nie będę robił, czy postaram się nie robić, ale tak, jest jeszcze sporo rzeczy, które można osiągnąć, które ja bym chciał osiągnąć, nie będę jeszcze o nich mówił, ale jeżeli się uda, jeżeli zdołam je osiągnąć, to wtedy tak, osiągnąłem wszystko, co bym chciał osiągnąć w sporcie. Publiczność dzisiaj już tworzyła taką atmosferę, jak mówiłeś ostatnio, igrzysk i mistrzostw świata w jednym, tak? Czułeś tą atmosferę, tak? Tak. Rokrocznie przychodzi mnóstwo kibiców. Cieszę się, że w tym roku również, chociaż mamy gorszy sezon, mamy słabszy sezon, to i tak trybuny wypełniły się w całości. Kibice przyszli nas wspierać, bardzo im za to dziękuję, bo my tego też potrzebujemy. Nasi kibice są dla nas jak taka dodatkowa para narty, jak takie dodatkowe skrzydła. Ja dzisiaj je wykorzystałem i fajnie jest tutaj spotkać, naprawdę super. Stefan Kraft twierdzi, że jutro też potrafisz to wykorzystać i widzicie na podium. O, dziękuję mu bardzo. Ale zobaczymy. Okej. Powodzenia. Dobranoc. Muszę się wyspać.